bardzo dobrze się stało, że pan prezydent poprosił Komisję Nadzoru Finansowego o wyliczenie rzeczywistych kosztów wprowadzenia w życie ustawy, tak zwanej ustawy o pomocy dla frankowiczów, dlatego że jak się wydaje, Komisja Nadzoru Finansowego jest organem najbardziej właściwym do tego, aby policzyć rzeczywiste koszta. Ja przypomnę, że wcześniej na podstawie szacunków te koszta liczył Narodowy Bank Polski i one oscylowały wokół 45 miliardów złotych, ale jak sam Narodowy Bank Polski podawał, były to tylko szacunki. Natomiast Komisja Nadzoru Finansowego, co czasami błędnie się interpretuje, szacowała to na podstawie ankiet z banków. Przy czym musimy pamiętać o tym, że na rynku finansowym ankieta, którą składa bank, to coś zupełnie innego niż taka ankieta w potocznym rozumieniu tego słowa. Dlatego, że cała sprawozdawczość bankowa opiera się na ankietach i nikomu w bankowości przez myśl nie przeszłoby nawet, żeby w ankiecie zawrzeć nieprawdziwe dane. Stąd więc dane Komisji Nadzoru Finansowego są jak najbardziej rzetelne, jak najbardziej prawdziwe. Teraz z tego, co wiemy, Komisja Nadzoru Finansowego będzie proponowała i będzie uczestniczyła w obradach Komitetu Stabilności Finansowej. Takie obrady zaproponował szef Banku Centralnego Marek Belka. No i jak rozumiemy, tam będzie dyskusja o tym, co dalej zrobić z tym projektem. Przypomnę, że ten projekt jest w Sejmie. Natomiast jeśli chodzi o klientów, no to klienci od tego pamiętnego stycznia 2015 roku nie płacą rat wyższych, a czasami płacą nawet niższe niż te, które były w grudniu 2014 roku. Utworzony został specjalny fundusz pomocowy dla osób, które potrzebują pomocy, bo straciły pracę, mają problemy ze zdrowiem. Tutaj z tego funduszu mogą otrzymać pomoc w spłacie kredytu do wysokości 1500 zł miesięcznie przez 18 miesięcy w kredycie zwrotnym, ale nie oprocentowanym. I jak się wydaje, ten model rozwiązania problemu frankowego dla tej grupy, która jest naprawdę potrzebująca, czyli pomagania tym, którzy potrzebują pomocy, a nie pomagania wszystkim, jest jak najbardziej zasadny i właściwy. Komisja Nadzoru Finansowego na prośbę pana prezydenta policzyła kilka wariantów, ile może kosztować w zależności od rozwoju sytuacji na rynku, głównie rynku walutowym, sytuacja i rozwiązanie problemu kredytów walutowych. Ten wariant najbardziej prawdopodobny jest szacowany na około 66 miliardów złotych i jak się wydaje, Komisja Nadzoru Finansowego ma najwłaściwsze, najtwardsze i najprawdziwsze dane w tej materii. Wcześniej, przypomnę, Narodowy Bank Polski policzył, że to może być około 45 miliardów. No i teraz Komitet Stabilności Finansowej w tej wersji makroekonomicznej musi się zająć tą sprawą i jak się wydaje, to jest grono najwłaściwsze do oceny sytuacji. Te głosy, które się pojawiają o tym, że wprowadzenie w życie projektu zaproponowanego przez Kancelarię Prezydenta z tym kursem sprawiedliwym mogłyby zagrozić sytuacji stabilności sektora bankowego, jak rozumiem, są traktowane jak najbardziej poważnie i stąd rola i KNF-u, i Związku Banków Polskich, i Ministra Finansów, i Narodowego Banku Polskiego, i wreszcie Komitetu Stabilności Finansowej, aby stać na straży bezpieczeństwa naszych Polaków pieniędzy. W skrajnym przypadku Komisja Nadzoru Finansowego wskazała, że realizacja tej ustawy pomocy frankowiczom mogłaby doprowadzić do kryzysu finansowego. Co to oznacza? Oznacza to, że zagrożeniu mogłyby ulec depozyty milionów Polaków, ale przypomnijmy o tym, że depozyty do 100 tysięcy euro są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny i że nikt z Komitetu Stabilności Finansowej, z Narodowego Banku Polskiego, z Komisji Nadzoru Finansowego nie zakłada realizacji takiego scenariusza. Właśnie po to dokonuje się tego typu wyliczeń, po co dokonuje się tego typu szacunków, żeby w odpowiednim momencie powiedzieć, że tą pomoc można zrealizować tylko na określonym poziomie, tak aby pieniądze klientów, tak jak dzisiaj są, były i pozostały bezpieczne. Ten określony poziom to jest poziom już wypracowany, czyli pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują i tylko i wyłącznie tym osobom. Przypomnę, że portfel kredytów we frankach szwajcarskich jest najlepiej spłacanym portfelem spośród wszystkich kredytów. To zaledwie 2-2,5% osób, które mają problemy z obsługą tego kredytu, że według wielu badań sami frankowicze nie oczekują pomocy, że kurs wynoszący dzisiaj 3,90 i zmieniający się nieustannie może za kilka miesięcy, za kilkadziesiąt miesięcy wyglądać zupełnie inaczej. I pamiętajmy, że
ten kurs jeszcze 2-3 lata temu wyglądał zupełnie inaczej i że ci, którzy zaciągnęli te kredyty w latach 2007-2006, wciąż w porównaniu z tymi, którzy zaciągali kredyty w złotówkach, są na plusie, zapłacili mniej, choć rzeczywiście ich raty są dzisiaj nieco wyższe od rat tych osób, które brały kredyt w polskich złotówkach.